Dzień dobry, zapraszam. Ines Ruiz-Santola, która jest kuratorką wystawy. Ja nie lubię wszystkich, ale nie potrzebuję chyba przedstawienia. Więc przede wszystkim... W gronie przyjaciół. Bardzo dziękuję, Jarek, że się zgodziłeś na wystawę Krzysztofa Kawalady, bo to jest naprawdę ogromna przyjemność i honor dla nas. Ja też się cieszę z tego zaproszenia, bo mogę pokazać cykl najnowszych prac. Dokładnie. Mamy tutaj nowe prace i no i pewnie Państwo to znają już praca Janka no, tą poprzednią, więc może być to trochę nawet szokujące, że nagle od abstrakcji do zmiany idzie stroną, to jakoś no, figuracja, która nawet jest ironistyczna i bardzo jest pewnego rodzaju zabawy jeszcze tutaj, więc ja też no, taka ducha nadal jest. Ale pojawienie się w twarzy. Przede wszystkim mamy tutaj portretę, prawda? No i stawiana jest no, w galerii, tutaj w salach. Tutaj mamy taką salą bardziej poważną. Tutaj mamy piękną historię, która teraz mam nadzieję, że jak opowiada nam. I, no i sala bardziej powiedzmy zabawną, radosną, też pełna portretów. Więc, tak, starałem się, żeby był taki kontrast pomiędzy, w pewnym stopniu pomiędzy tą częścią wystawy, a tamtą. Ta ma kilka takich wątków, które no powiedzmy gdzieś głębiej sięgają w historię sztuki albo są związane z jakimiś warszawskimi tropami, ale może powiem o tytule, bo byłem taki zadowolony, że znalazłem jakiś taki rodzaj neologizmu. Emotico Fizjonomika, który miał powiedzieć o tym, o czym sobie myślałem, robiąc te prace przez 3 lata. I on po pierwsze no, wywołuje tą sprawę emotikonu, którą dobrze znamy, i znaczenie w komunikacji współczesnej pewnego uproszczonego pokazania emocji poprzez znak. Dzień dobry, zapraszam. Dla mnie takiego emotikonu tego pierwotnego, czyli typograficznego, takiego jakiego używaliśmy w czasie pierwszych wczesnych telefonów komórkowych, który co ciekawe jest stary w ogóle. Starą zabawą, bo jest zabawą XIX-wieczną, gdzie ze znaków przestankowych właśnie komponowano w sposób zecerski twarze. To jest zabawne. Ale ja bym powiedział, że za tym stoi taka obserwacja, bo z jednej strony ten portret, ale za całą tą wystawą stoi taka obserwacja o tym, że doszło do takiego zjawiska w kulturze, że bardzo wielu obiektom zaczęto i my nadajemy twarze, czyli takiej antropomorfizacji daleko posuniętej właściwie wszystkiego. Dziś idąc na tą wystawę zobaczyłem reklamy szczoteczek do zębów w przejściu podziemnym, które właśnie wyświetlają i komunikują emocje w zależności od tego, jak długo szczotkujemy zęby. I to jest tak, że zacząłem o tym myśleć no nie tylko przez pracę na komputerze, ale też obserwując świat zabawek moich córek, które to zabawki jakby wszystkie mają oczy i mają twarze. Jakby małe pudełeczka mleka mają oczy i twarze. Są jakby, jest to takie bardzo zjaponizowane, powiedziałbym. I myślę, że coś jest takiego na rzeczy, że jest taki skrót prawie. I ja to podjąłem oczywiście po swojemu, bawiąc się jakimiś kawałkami drewna i robiąc takie prace, jak widzicie, w których wychodzi jakiś rodzaj twarzy i pewnej emocji. To oczywiście też się może odnosić do głębszego tropu, czyli do maski. Mhm. Się powiem trochę o procesie, jak
Tak. Oczywiście te kompozycje wyszły z takiego myślenia asamblażowego, czyli z czegoś, co się działo w ostatnich tam może 5-6 latach w moich pracach, bo powiedzmy zawsze mnie interesowała taka praca na granicy pomiędzy malarstwem a rzeźbą i taki rodzaj przepływania pomiędzy przedmiotami trójwymiarowymi a płaskimi. I to może bardziej widać w takich obrazach jak ta ruiny i kwiat, gdzie jest asamblaż i malatura połączone razem. Oczywiście w obrębie tej malatury no to mnie interesuje iluzjonizm i takie zmylenie oka, więc tego też to ma udawać jakby przedmiot w różnych miejscach. W tej części, na przykład tej takiej majesalce, jest taki trop, że tu jest maska jeszcze, a tu jest namalowana rzeźba. Czyli mamy dwie rzeźby namalowane, rzeźbę bazylica, to jest ten obraz taki żółty, gdzie jest taka brutalna jakby piłą robiona rzeźba bazylica neoekspresjonisty. Mi zależało na niej, bo ona pewną taką dramatyzm gdzieś tam wnosi, ale ona jest zestawiona z taką drugą małą pracą, która ma właśnie nawet dobrze, że to się znalazło w tej małej czarnej sali, bo ona ma tę warszawską historię taką za sobą stojącą. Dla mnie jakby niesamowitą, bo jakby w domach bywają ukryte jakieś rzeczy związane z historią, to dość oczywiste, ale w domu mojego przyjaciela Pawła Frankiewicza, bo od dzieciństwa oglądałem taką małą rzeźbę, o której mówiono, że jest rzeźbą Maji Berezowskiej, zrobioną na pawiaku w kawałku oparcia ławki. I babka tego Pawła Frankiewicza, Jadwiga Mierzejewska, siedziała w celi na pawiaku razem z Mają Berezowską. Maja Berezowska zrobiła jej dwa portrety jako starościnie celi. I kiedy ona wychodziła z pawiaka, to wyniosła te dwa portrety i wyniosła też tę maleńką taką rzeźbkę przedstawiającą twarz, taki profil, gdzie bardzo ładnie ciało wyrzeźbione w tym drewnie. Więc dla mnie to zawsze oczywiście robiło wrażenie przez wzgląd na materiał, który obserwuję w swojej pracy, czyli drewno. Taka twarz zaklęta, ale jednocześnie no, jest to bardzo ciekawe, bo znamy pracę Maji Berezowskiej, która była taką frywolną, satyryczną rysowniczką i w swojej takiej surowości zupełnie to nie pasuje do jej dzieła, więc tutaj nawet trudno powiedzieć, bo ta praca nie jest sygnowana, więc trudno powiedzieć, czy ta co się w historii sztuki nazywa atrybucja, jest pewna, że to jest jej, bo już nie sposób spytać babki Pawła Frankiewicza, natomiast ani ojca. Natomiast jakby w domu ich została taka opowieść. Nie wiem, może Ines ma ochotę wtrącić jakąś swoją perspektywę. Dla mnie to było ciekawe, że ustaliliśmy właśnie tą pracą razem z tą matką i właściwie te dwa prace mają też, nie znając tą historię, mają taką formę no, raczej no, jako maska afrykańska. Zresztą wiele osób znajduje tutaj ten trop, bo myślę, że mamy jakiś silny wzór takiej właśnie maski. Tak, maski. No, ale tą pracą to rozumiem się, jest bardzo bliska dla Ciebie, bo to było taką formę, którą widziałeś przez wiele lat. Więc no tak. To jest dla mnie jakiś taki rodzaj historii. Oczywiście tu są też takie małe referencje do no właśnie, to jest kolejne pytanie. Do historii sztuki. Chyba jeśli możemy się zorientować. Tak, to jest do krzyku, do Adamucza. Odniesienie ten obraz z tą dłonią, który powiedzmy przez jakieś takie pokazanie ciała łączy się z tym obrazem takim trójokim, ma tytuł
wstyd, ten oczywiście ma tytuł krzyk. No, chodziło mi też o taki prosty, pewien rodzaj komunikatywności, jaki daje twarz i pokazanie przez mój język emocji, więc to miało być na stosunkowo komunikatywnym znaku zbudowana wystawa. A jakie inne emocje są tutaj na tym ściany? No ten obraz ma tytuł, nie ma tytułu, ale za to w nawiasie ma taki trop Dada w Brukseli, to jest bez tytułu Dada w Brukseli. W związku z tym kilka z tych prac odsyła do jakichś fascynacji moich artystycznych. Ten tytuł ze względu na ten taki drewniany kapelusik, prawda? To wywołuje taki dla mojej intencji, nie wiem na ile to czytelne jest dla Państwa, ale postać René Magritte'a, którego bardzo lubię. Tu jest praca pod tytułem Melancholia, taki rodzaj drewnianej maski. Oczywiście to jest związane z pewnym uproszczeniem, czy pewnym sygnałem albo znakiem emocji, do jakich dochodzi w maskach, z tym, że właśnie poprzez ten tytuł ja to bardziej odnoszę do tego zjawiska współczesnego, czyli emotikonów. Fizjonomika jest przywołana zupełnie tylko dotknięta właściwie jako pewne nastawienie naszego umysłu, bo oczywiście ta para nauka, jaką była fizjonomika, tutaj mnie specjalnie nie zajmuje, ale z niej moim zdaniem zostaje coś takiego w naszym oku, że jesteśmy niesłychanie nastawieni na coś, co jest wiadome, na twarz człowieka i jesteśmy bardzo nastawieni na próby odczytywania czy zgadywania, jaki człowiek będzie na podstawie rysów jego twarzy. Co pochodzi właśnie z zainteresowań fizjonomików, z tym, że oni, jak wiadomo, trochę za daleko posunięte wnioski z tego wyciągali, określając jakby niejako definitywnie charakter człowieka na podstawie budowy jego twarzy, wysokości czoła i tak dalej. To mnie zupełnie nie zajmuje, ale wydaje mi się, że jako pewien odruch oka to zostało. To jest też zjawisko, o którym pisała Ines Artola, czyli parę idoli, pewnie Państwu znane, które gdzieś tam było jakimś. Ta parę idoli, która polega na tym, że my jesteśmy w stanie w dwóch kropkach i kresce, prawda, dostrzec twarz. Czyli a potem jak się do nas przyczepi, że zobaczymy tę twarz na przykład w gniazdku elektrycznym, to ją tam widzimy, czyli wynikająca z pewnego nastawienia naszego oka. Może przejdziemy sobie tam do... Ja odbieram twarz na przykład i jako coś takiego strasznego, wymagającego pewnej cywilizacji, coś takiego, co się dzieje w tej kulturze i świecie i zachowanie pewnych osób jakoś tak mi się źle kojarzy, że w tych ludziach już właściwie nie ma prawdziwego człowieczeństwa, że oni się zachowują trochę jak zwierzęta, że wszystko depczą, że i tak odbieram trochę tę twarz. To bardzo dobrze. To jest ten rodzaj dopełnienia przez widza pracy. Ja nie mam... To jest dla Was sprawa nawiązania do surrealizmu, bo ja co na tej właśnie opowiadał o tym, że człowiek jak duży czerpi, właśnie ten grunt twarz i całe ciało, ten gest, pojawia się jako zwierzęta. Więc dlatego się ta emocja jest taka silna, że nawet kręgosłup to robi taką linię. I to właśnie pisałeś o Rwataj, akurat to jest ceramika surrealizmu, więc jest to ciekawe, to jest dla mnie przerażające. No ale to mnie, ja
co ja mogę powiedzieć? Trochę zajmowanie się sztuką to jest jak takie poruszanie kamyczka. Ten, kto zrobi pracę, porusza, natomiast jest pewną niewiadomą, jakie to wywołuje echa. Tak, ale ponieważ więc ja jak najbardziej jestem na takie spojrzenie. Można by to pozostawić właśnie bez tytułu. Ja temu dałem tytuł Melancholia, który ze względu na takie moje odczucie, jak dłużej wisiał ten obraz pracowni, że on takiego patrzy w głąb i jest taki zapadnięty w głąb siebie, a wszystkie klasyczne malarskie przedstawienia melancholii właśnie to wyszły opuszczona głowa, jakby to takie spojrzenie do środka, więc gdzieś czułem takie spojrzenie w tym obrazie, ale już też mi parę osób powiedziało, że dla nich to nie jest melancholia ze względu na pewną ostrość rysów tej twarzy. No właśnie, oczywiście, to jest ta niejednoznaczność pracy z jakimkolwiek rysunkiem emocji. Ja chciałam jeszcze przejść na chwileczkę. Jest jakiś tytuł? Wstaję. Materiały są z pułapką. Dla mnie jest już ścisk. Tu. Ścisko, no właśnie. To może jednak powinno nie być tytułów. Nie, ale dobra, no niech będą, bo ja się na początku zastanawiałam. Można wtedy. No są. No to nie dawałem już tak jakby obok. Jakby pochodzi to z fotografii, na której mężczyzna zasłania twarz. Pochodzi z takiej fotografii, gdzie mężczyzna zasłania twarz dłonią, ale w procesie malowania znikał coraz bardziej ten mężczyzna, znaczy on gdzieś tam w spodni farby jest, ponieważ to było namalowane z okiem, z twarzą, z ramieniem, ale cały czas coś mi nie siedziało w tym obrazie i odejmowałem, no została tylko ręka i wtedy się uspokoiłem, że pasuje. Może bardziej intrygujące dla trzęsły. Swobodnej zabawy, z jakiej właściwie wyniknęły te obrazy, bo to były takie układanki, twarze układanki, gdzie ja się bawiłem jakimiś elementami wyciętymi, które co mnie fotografowałem. To są zarówno obrazy, jak i obrazy wykonane techniką druku na płótnie łączonego z farbą. Jest taki cykl, cztery obrazy. Tak zrobione. I no oczywiście one dalej kontynuują ten jakiś trop wystawy, że są z rzeźbią przeniesioną na płótno, są jakiegoś rodzaju formą przestrzenną na tym płótnie. No tu jest stołek babki mojej żony, na przykład, na którym się ziemniaczki obierała, taki zrobiony. Tu jest taka praca, gdzieś Ines miała takie spostrzeżenie w tekście, może opowiem o tym spostrzeżeniu, o takich... Proszę. Nie, ale mów, bo to było, to ładnie zostało napisane. Nie, ale nie powiedz, bo to ładnie napisałaś jakby, że... No o tym, że są to jakby twarze, które nie mają osób, prawda? Czyli tak, twarze tak, w poszukiwaniu osób. Tak, bo to jest kolejne takie zjawisko. No, po pierwsze to mamy taką tendencję wizować te twarze wszędzie, jak to paralelowia, ale widzimy te twarze, jak się zbudują właśnie na obrazy Janek, to też widzimy pewnego rodzaju
nie mam słowo, ale to jest jakby anonimowe. Nie ma tam właściwie portret, tylko idzie krok dalej, a tam pojawiają się tylko same wyłącznie emocje. W związku z tym to są portrety, ale to są lustro do nas, jak patrzymy na to, bo każdy z nas to też czuje jako człowiek na te wszystkich emocje. Więc, ale to też jest kolejna historia, której Janek mi powiedział już podczas montażu, bo to jest ten obrazem, czy jednak... No tak. No więc oczywiście to było bardzo dobre spostrzeżenie, bo ja robiąc tę pracę nie myślę o konkretnych osobach. Więc takie osoba bez tożsamości. Nie ma osoby, tylko no, czasami myślę na przykład, a czasami się bawię formami i odkrywam pewną. Więc właśnie bawię się i odkrywam pewną czynność na przykład, tak jak tam jest taki obraz śpiew. No to jakby danie mu takiego czerwonego tła wywołało we mnie sam natomiast takie oporowe jakieś skojarzenie. No i sobie pomyślałem, jest to obraz o głosie. Znaczy, no, przez takie, ale ja sądzę, że te pana obrazy można by skojarzyć z takimi znakomitymi opisami Zofii Kozak-Szczuckiej, jak ona opisuje twarze krasnoarmiejców. I to właśnie jest taka masa, tacy ludzie, którzy właśnie nie mają osobowości, tylko jakoś idą gnani nie wiadomo jaką siłą, nie bardzo nawet rozumieją, o co chodzi, ale jest w nich przede wszystkim taki tragizm i taka chęć zemsty. I to by się z tamtym obrazem na przykład ten opis ona rzeczywiście maszerującą armię czy tak, jakiś tłum możemy w ten sposób zobaczyć, ale ja nie wiem, czy nie mam trochę krytycznego podejścia do takiego patrzenia na tłum. Ponieważ my oczywiście zamykamy pewne grupy, społeczne całe, w jakiś wizerunek. Ostatnio była wystawa taka, która jakby wywoływała figurę dresiarza czy kibola. I właśnie dosyć dobry tekst został napisany, który pokazywał, że to jest jakby nierozpoznanie w pewnym sensie. To znaczy, że jakby pewne grupy społeczne przypisują drugiej grupie społecznej i przyklejają pewien rodzaj maski. Oczywiście mówią, że wszyscy wtedy są tacy sami, ale to zaprzecza samo sobie, bo ja nie wiem, mam na pracę północ pracowni i na przykład jak widzę tak zwanych dresiarzy pod moim oknem pracowni, którzy stoją z wózeczkami i lulają dzieci, to jakby w tych kostiumach, to sobie myślę, że oczywiście jakiekolwiek poznanie osoby czy wyłowienie z tego tak zwanego tłumu powoduje, że my coś o nie wiemy, ale to jest jakby na szerszą dyskusję. No, wiadomo, że wiek XX gdzieś tam się opisuje jako wiek masy pewnej i można powiedzieć, że tłum emigrantów, czy migrantów jest... Zresztą to się dzieje teraz. W wypadku migrantów na naszej granicy właśnie się dzieje ta fatalna rzecz przyklejenia pewnej maski. Ona uzasadnia ten swój opis, że tych ludzi właściwie nie można było rozróżnić, oni byli wszyscy tacy sami. Byli zuniformizowani. Czasami coś ludzkiego można było dostrzec, na przykład przytacza taki obraz, że ranny jest ratowany przez lekarza, nagle się uśmiecha, bo w ogóle to, co było charakterystyczne, tam nam mówi, że nie widać było żadnego uśmiechu. Zobaczymy. I mówi, że on dziękuję za pomoc. No tak. To był taki ludzki odruch, który rozgłośniono po prostu, bo wszyscy inni to się tak właśnie jej kojarzyli, nie tylko jej. Ona mówi, że no, tak odbierało. Tak, ale wie pani, mnie zupełnie jakby nie interesuje jakby jakoś ten, znaczy wydaje mi się, że ten trop się więcej wyraża poprzez figurę, że na przykład jak pomyślimy o maszerujących takich, czy idących postaciach Magdalena Abakanowicz, to one są właśnie zastygnięte w takiej pewnej anonimowości jakby tłumu czy figury. Jest pewnie też jakby, jak się zastanowić w sztuce, ileś obrazów tłumu czy pewnej takiej czy do końca ten, ale oczywiście rozumiem, że może się gdzieś to kojarzyć, ale nie jest to,
nie jest to zakres, który mnie zajmuje. To znaczy dla mnie jednak bardziej mnie zajmują te formy jako pewnego rodzaju indywidualności niż jako przedstawiciele jakiegoś. Myślę, że to, o czym pani mówi, to czyni to przede wszystkim uniform, ale jakby, bo zawsze to brzmi. Tak, bo ciężko jest wyjść poza uniform, jak zobaczymy rząd policjantów na przykład. No to jeszcze teraz na przykład, jak są zamaskowani maseczkami, no to w ogóle jakby stanowią po prostu obraz siły pewnej. Nie ma w tym. Ale tutaj są inne maski, nie? Bo to jest wracając do tej twojej inspiracji, które widać do tej gazy obrazy, ta inspiracja na historii sztuki. I też maska na początku XX wieku była taka inspiracja dla nowych artystów awangardowych, jak kubistów, prawda? Tylko się ci kubiści zawierali tylko te formalne rzeczy w maskach, bo ich to zainteresowała taką formację tej twarzy. I zadali tą część magiczną, którą każdą twarz miał. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ty robisz odwrotną zabawę, w sensie, że no, zbudujesz jak maska, która nie była maska, jest oczywiście zainteresowany formalny, ale drugą stronę mamy pewnego rodzaju totem, robione ze stołem babci. No tak, znaczy, mam nadzieję, że w tym troszkę jakiegoś uczucia się błąka, szczególnie w tych. W tej pracy, bo przynajmniej o to w tym chodziło, ale to Państwu pokażę, bo mówiliśmy o tym.